dzięki sztuce osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą odkrywać siebie, mogą się realizować, ale mogą też się niesamowicie komunikować, bo czasem to jest tylko taka delikatna niepełnosprawność, nie wiem, jakieś trudności z przemieszczaniem się, czasem niepełnosprawność intelektualna, które tak generalnie dosyć łatwo dostrzegamy, ale jeszcze jakoś tak dużo nam nie zabierają z tego człowieka. I tym osobom możemy podać kredkę, pędzel i już im jest lżej, już się potrafią bardzo dobrze wyrazić, ale nie mogą być w domu. To nie może się tylko dziać w domu, w czterech ścianach. Potrzebują różnego wsparcia. Dla mnie osoba z niepełnosprawnością, a głównie z zespołem Downa, bo takich osób mamy u siebie jak najwięcej, to są takie kłębki uczuć, czułości i oni wszystko, co czują, nawet jeżeli nie potrafią mówić, umieją to w jakiś sposób wykazać. Jeżeli my tego nie wyciągniemy, no to będą zamknięci, skryci i nikt nie będzie wiedział, co oni odczuwają. Co mogę powiedzieć o Wojtku, że jak mu sztuka daje po prostu wszystko, rozwija jego procesy poznawcze i to w pełnej takiej gamie, że tak powiem. W związku z tym, że on jest niepełnosprawny i ta komunikatywność u niego jest gorsza, bo Wojtek nie słyszy i to jest głuchoniemy, porozumiewa się różnego rodzaju gestami, mową, emotkami, pismem, no wszystko, co jest możliwe. Także ten świat kolorów, kolory są przede wszystkim dla niego bardzo ważne. On tutaj się otwiera, to są wszystkie jego wyobrażenia, myśli, skupienie, wszystko, dobre rzeczy, złe rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu, to wszystko jest w tych kolorach. Tam możemy się dopatrzeć, jaki on jest właściwie, czy jest szczęśliwy, czy jest smutny, czy ma jakiś problem, to wszystko w kolorze. Kiedyś Wojtek malował kolorowo, ale wszystko na sam koniec zamalował na czarno, że ja nieraz nie zdążyłam zobaczyć tego jego pięknego rysuneczku, dlatego że już go nie było. I ja sobie zdałam sprawę, że coś się dzieje złego, że może jest szczęśliwy, ale za chwilę jakaś ciemna plama to szczęście przykrywa. Jeśli osoby z różnymi niepełnosprawnościami byłyby skazane tylko na bycie w domu i nie otrzymałyby takiej wyspecjalizowanej pomocy, to nie mają szans na wyrażenie siebie. Tak? To są po prostu zamknięte, czasem niewiele się o nich dowiemy. Dopiero właśnie przez sztukę, przeróżne zajęcia możemy ich tak naprawdę poznać. Szukałam jakiejś formy terapii dla niego, jakiegoś rozwiązania i doszłam do wniosku, że właśnie kontakt ze zwierzętami, jazda konna, czy zajęcia z tej aeroterapii, czy tutaj w stowarzyszeniu właśnie od 2 lat, tu w galerii, to on bardzo się rozwija, zaczyna mówić jak gdyby, zupełnie nie ten Wojtek, otwiera się na życie. Ten jego świat staje się taki bardzo wesoły, otwarty, no nie wiem jeszcze jak to wyrazić, bo musiałby to on sam powiedzieć, a
Ja mogę tylko odczytać z tych, no chociażby tutaj tych barw kolorowych. Przez lata pracy zauważyłam, że ci ludzie pokazują siebie, pokazują swoje wnętrze, ale też stają się spokojniejsi, stabilniejsi emocjonalnie. Wycisza to, pozwala wiele pokazać, zainspirować też innych, bo mamy przeróżne wystawy różnych artystów i możemy ich wtedy bardzo dobrze poznać. Sztuka, rysunek, malarstwo, z nich to można najbardziej wyciągnąć. Oni wtedy po prostu to, co czują, czy kogoś lubią, czy nie lubią, mogą przelać na papier. Ale żeby im w tym pomóc, to trzeba z nich to wyciągnąć, bo oni sami nie wiedzą czasami, że to potrafią. Bardzo pięknie o Wojtku napisała tutaj pani Monika Truczyńska. Mogę przeczytać. O twórczości Wojciecha. O Wojtku można napisać, że maluje, bo lubi. Obserwowanie go przy pracy twórczej to stykanie się z pasją, radością, samodyscypliną, procesem wewnętrznym, a w efekcie którego powstają jego piękne dzieła. Inspiruje go wiele elementów otaczającego świata. Przyroda, zachowanie ludzi, realizacje artystyczne, konie i jazda konna, którą ćwiczy. Wybór tematu czy motywu nigdy nie jest dla Wojtka przypadkowy. Wiąże się z jego najsilniejszymi przeżyciami. Pozwala wyrazić emocje. Ekspresję uczuć zdradza kolorystyka jego prac, zawsze dobierana przez niego z dużym zaangażowaniem. Mimo niepełnosprawności, z którymi Wojtek żyje w swoim działaniach plastycznych, cechuje się ogromną potrzebą niezależności i samodzielności, co sprawia, że można na nie patrzeć jak na prace prawdziwie twórcze. Pani Monika Truczyńska oraz tutaj pani Magda Kozicka, dzięki swoim wspaniałym sercom, tej czułości artystycznej, otworzyli taką duszę artystyczną w Wojtku, gdzie on może się wyrazić i wtedy jest naprawdę i skupiony, i realizuje się, i szczęśliwy. I on biegnie na te zajęcia, zawsze jest parę kroków przede mną. I ja widzę, że to sprawia mu właśnie przyjemność. Przyjemność dla mojego syna, no to jest bardzo ważna rzecz, to jest również przyjemność dla mnie, bo jeżeli on jest szczęśliwy, to i mama jest szczęśliwa i wszyscy wkoło. Rysunkiem, właściwie malarstwem też się zainteresował bardzo wcześnie, ponieważ myśmy go uczyli kolorów. A jak były kolory, to były kredki. A jak były kredki, no to coś trzeba było z tymi kredkami robić. Dużo malował, więc widzieliśmy, że to go cieszy, że on tam może malować.
A zaczął dopiero tak właściwie takie obrazy jego zaczęły powstawać w dziennym ośrodku adaptacyjnym. Zaczął malować bardziej intensywnie, ale tak naprawdę to te wszystkie rysunki, które on teraz tworzy, to tak właśnie powstały dzięki Stowarzyszeniu NATA, gdzie żeśmy prosili o założenie, zrobienie takiej grupy, która no, lubi malować i potrafi się siebie wyrażać w tym malarstwie. Tak jak tu mamy jakichś terapeutów, którzy się zajmują sztuką plastyczną, wezmą tych naszych podopiecznych i wyciągną z nich, albo uświadomią im, że oni to potrafią, no to wtedy z nich po prostu się to wylewa. Oni wtedy, jeżeli im się to wytłumaczy, że postaraj się zobacz kredką, farbą czy nawet ołówkiem, potrafisz wyrazić to, co czujesz. Tak jak tutaj mamy panią Magdę, pani Magda mówi, zobacz, cieszysz się dzisiaj, to co byś narysował, gdybyś się cieszył? Z czym to ci się kojarzy? No to on mówi, że kojarzy mu się no, na przykład z plażą czy czymś, no to spróbuj to narysować. A jakie kolory byś użył? Jak się cieszysz, to jakie kolory? No to on mówi, no to kojarzy mu się z tym i z tym. No to spróbuj zrobić to i to i tamto. I mówię, przy pomocy naszych terapeutów, tutaj akurat pani Magda bardzo się zajmuje naszymi podopiecznymi, ona z nich wyciąga te ich możliwości, pomaga im, wspiera i mówi, jak to mają robić. I wtedy mówię, to już potem idzie i oni nawet już potem sami w domu zachęceni robią również piękne dzieła. Jeśli ja wiem, że powiedzmy dana osoba bardzo lubi malować, i będzie się w tym rozwijać i będzie nam pokazywać swój świat przez właśnie swoje prace, malarstwo, to możemy się wzajemnie bardzo, bardzo głęboko i dobrze poznać. Może się okazać, że ta druga strona ma o wiele więcej do zaoferowania niż nam się wydaje, że możemy zobaczyć całą gamę uczuć, że możemy też nauczyć się mnóstwo od osób z różnymi niepełnosprawnościami, cierpliwości, panowania nad emocjami, ale też takiego zwykłego szczęścia, bo też na przestrzeni lat mojej pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, od intelektualnej po ograniczenia, powiedzmy, ruchowe, to pokazują, jak sztuka ich wyzwala, jak świadomie mogą różne rzeczy zrobić i jak też te osoby się domagają tej sztuki. To nie jest tak, że tylko my coś proponujemy i to damy i to zadziała i już nic więcej, tylko potem widzimy, że im więcej mogą się realizować poprzez sztukę, muzykoterapię, przeróżne formy, to się domagają tego więcej i więcej. Czuję radość, co ja maluję. To jest moje hobby, taką na przykład wszystko, na przykład obrazy, co ja robię, ja to wykonuję sam. Choć Piotr maluje dużo w domu, to jednak jak przychodzi tutaj na te warsztaty, czy wcześniej na Płowiecką, to jednak są ci przyjaciele. Podpatrują jeden drugiego, trochę się tam zawsze od siebie nauczą. No i Piotr, właściwie to jak go obserwuję, to on lubi w ciszy w sumie malować, bo maluje, nie możemy mu przeszkadzać w malowaniu za bardzo, ale on zaczyna najpierw od kilku projektów. Oto zaprojektuje, narysuje, naszkicuje, a później to dopiero przekłada na papier albo na płótno. Sam kisuję, kisuję sobie farbami i ołówkiem, najpierw ołówkiem, potem farbami. I potem już wracam na płótna.
Super, jak potrafią umieć trzymać ołówek, kredkę. Super, jak umieją to jeszcze wyrazić mową, co niestety nie jest u nas częste. Ale jeżeli umieją trzymać kredkę i to rysować, to jest rewelacja. To widać po tym, jakie prace wychodzą. Się bała tych kolorów na przykład, a on się nie boi dobierać kolory. Kolory jego, u niego to są takie różne, bo są, na przykład ma taki cykl w domu na płótnie, namalowane same, to są domy. Różne domy, bo to jest i kościół, i jest ratusz. Na pewno wie, że to się komuś podoba, że może malować, że nie musi się tam, za przeproszeniem, krygować, że o, to kolor będzie czarny, a jemu się ten czarny podoba. No jak mu się podoba taki kolor, to on tak namaluje i nie możemy ingerować w to, absolutnie. Myślę, że w wielu, wielu sytuacjach sztuka poprawia ich samoocenę, sprawia, że czują się podmiotowo, a nie przedmiotowo, tak? Że jakby nikt nie patrzy tylko wtedy na ich niepełnosprawności i ograniczenia, tylko patrzy na to, co oni mogą zrobić. Jestem artystą, ja to Artur i po prostu lubię klasyczki. No i po prostu jestem dobrym malarzem. Nasi podopieczni są rewelacyjni. Ja po prostu nie wiem, bez nich to w ogóle życie byłoby do tyłu i takie chyba szaro-burę, a tak oni nam taki koloryt tutaj dają, że i tyle emocji dodatnich, że szkoda słów. Dla nich warto wszystko robić. Dzięki sztuce osoby z niepełnosprawnościami mogą się otwierać i mogą się komunikować. Czasem nie potrafią mówić, albo mówią mało, albo niewyraźnie, a dzięki, nie wiem, muzyce, malarstwu, wyplecieniu czasem koszyka mogą wyrazić więcej niż tak po prostu jak przeciętny człowiek słowami. Dobra, pewnie. Marta jest przede wszystkim osobą, która jest niebywale cierpliwa i czerpie bardzo dużo takiej pozytywnej energii z prac plastycznych. Ja sobie nie wyobrażam, i byłoby, myślę, dużo gorzej, jeśli chodzi o jej terapię, jeśli chodzi o jej jakość życia, gdyby nie te rzeczy, takie właśnie wszystkie artystyczne, to nazwijmy, które ma. Bo wiemy, że ma ich bardzo dużo, tak? Również wyplata koszyki. Tym się zajmuje na warsztatach terapii zajęciowej. Tam się tego nauczyła i to jakby wykonuje. Potem te rzeczy, które oni robią, one są sprzedawane na targach, na kiermaszach różnych.
Tak, i one, i oczywiście jakby finanse, które pochodzą z tych rzeczy, też idą na dobre cele. Teraz mamy okres taki bardzo trudny dla Marty i myślę, że dla jej kolegów i koleżanek. Zostały zawieszone w zasadzie wszystkie zajęcia, tak? Czyli warsztaty, te tańce właśnie, basen, takie różne zajęcia, które wypełniały im czas. Jest to naprawdę bardzo, bardzo trudna dla nich sytuacja, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, oni przede wszystkim uwielbiają być razem, po prostu, między sobą. Mają swoje sprawy, swoje rozmowy, swoje sekrety, do których my nie mamy dojścia tak naprawdę. I myślę sobie, że tak powinno być, no bo my mamy to samo, tak? No, nie lubimy wszystkich, nie zawsze, nie w każdym towarzystwie chcemy być. Więc jakby wracając do sytuacji pandemii, to naprawdę jest to trudne. Marta ma taką sytuację wyjątkową, ponieważ nie ma mamy ani taty, jest pod opieką braci i sióstr. Całe szczęście ma ich sporo. Wiem, że bardzo lubi to, co lubi robić, czyli haftować, rysować, układać koszyczki. I to zajmuje dużo czasu. Się skupia strasznie nad tym i to robi tak, jak być. No, skupiona jest nad tymi zajęciami. Bardzo lubi uczestniczyć na zajęciach plastycznych, oglądać sobie różne rzeczy. Myślę, że to rozwija jej osobowość. Ja jako osoba dorosła, już ponad 50 lat, mająca dużo doświadczeń z dziećmi, bo jestem nauczycielem języka polskiego, wiem, że moja siostra, która ma tą chorobę, daje mi dużo, ponieważ ona widzi świat inaczej niż ja. Ona widzi świat spokojny, grzeczny, kulturalny, uśmiechnięty, kolorowy, a ja za to widzę w innych barwach. I to zderzenie dwóch światów powoduje to, że mój świat jest też bardziej kolorowy. Czasem jest tak, że no nie wiem, gdzieś w naszym zwykłym świecie te osoby nie nadążają za tym całym pędem i za tym całym światem i naszym takim codziennym pędem, a okazuje się, że przy sztuce mogą nam pokazać, za czym oni pędzą, tak? Bo my czasem niczego nie widzimy, nie słyszymy, biegniemy, a przy tych osobach właśnie możemy wzlecieć i zobaczyć inne rzeczy, sztukę, możemy zobaczyć ich emocje. Ale wtedy też możemy zobaczyć siebie samych w różnych sytuacjach. Możemy im, znaczy one mogą nam zagwarantować i pokazać, że też świat ich wewnętrzny jest piękny. Tutaj mam przed sobą taką pracę, którą Marta malowała dla mnie na prezent, chyba na Dzień Matki, ponieważ ja jestem Marty mamą chrzestną. I proszę zwrócić uwagę, jakiej to wymagało od niej niebywałej cierpliwości, takiej szczegółowości, tak? Tutaj każdy kolor jest w innym okienku. Ona malowała to parę miesięcy, także naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy i takiego serca
w tym jest. Myślę sobie, że jak ona to robi, to się uspokaja, tak? Zresztą jakby tego typu kolory wanki, one mają taką funkcję. To różni ludzie sobie to malują po pracy, żeby się odstresować. A Marta myślę, że oprócz tego, że ją to odstresowuje, to przenosi ją w inny świat. Tak? Jak ja widzę, jak ona pracuje nad tego typu rysunkami, to faktycznie ona się w tym zatapia. Gdzieś tam jest, tak? Po prostu. I trzeba ją wyrwać stamtąd, żeby jakby powróciła do tych zwykłych spraw. Na przykład dużo jest tego. Tu, jak to powiedzieć, tu zaczęłam, tu, potem tu wykończyłam i tu już mam parę wykończonych i teraz mam do wykończenia te trzy. To już wykończę i potem następne będę robić. I tam to będzie na dzień matki, jak zdążę, a drugie będę robiła dla drugiej mojej siostry. Albo na przykład, jak Ula będzie miała imieniny, to coś skombinuję. Jeśli chodzi o te rysunki, to tym się głównie zajmuję w domu. I mówię, to tak robi po prostu popołudniami dla własnej przyjemności, ale zwykle z jakimś celem. Czyli jest to na przykład cel, właśnie prezent dla mnie, albo dla mojej siostry, albo dla osób, które lubi, więc powiem tak. Otrzymanie tego obrazka jest naprawdę dużym wyróżnieniem. Ona kocha taniec, oprócz tych wszystkich rzeczy, które robi, tak? Czyli oprócz malowania, oprócz wyplatania koszyków, oprócz haftowania. Myślę, że taką rzeczą, którą lubi chyba najbardziej, to jest właśnie ten taniec. Mimo tego, że nie powinno tego robić ze względu na kolana w sposób aż tak intensywny, ale właśnie to jest to, że czemu ten taniec jest dla niej taki ważny, tak? Ona się przez to spełnia, przez to się realizuje. To jest jej hobby, to jest jej pasja. No i myślę, że tak, to tutaj nawet nie stosowałabym takiego podziału, że jest to, albo takiego argumentu, że jest to rodzaj terapii. To jest po prostu jej pasja, tak? To jest tak samo, jak my mamy różne pasje swoje. Jeden lubi żeglarstwo, inny lubi jakieś tam, nie wiem, malowanie, szydełkowanie i tak dalej, no to ona kocha taniec. To jest taka grupa taneczna. Grupa taneczna Impuls. I się tańczy. Na festiwalach. Kocham tańczyć. Ona ode mnie czerpie energię, ja od niej też. Prawda? No tak. No, to dawaj grzech. Sami jesteśmy w szoku czasami, co oni tutaj wyrabiają. Poza tym ta sztuka zaczyna być modna, więc mamy nadzieję, że niektórzy zaczynają być już sławni, więc i za granicą nawet, więc cieszymy się, że nasi też. W momencie, gdy malujesz, co czujesz? Radość. Czuję radość, co ja maluję. Życzyłabym sobie też i wszystkim nam, żeby byli po prostu częścią naszej codzienności. Wczoraj, tylko sobie gadałam z moją terapeutką i z kimś innym. Dobrze, a o czym sobie gadacie? Tak sobie. O wszystkim, o życiu. No, może tak.